Good evening, Eve. Good evening, Ewelina. Every vecero. Dobry wieczór. So, today we have an investigation protocol to do. So, you, Eve, you don't know in absolute what the theme of this protocol is. Dzisiaj mamy sesję badawczą i ty, Ewe, w ogóle nie masz zielonego pojęcia o tym, jaki jest jej temat. So, close your eyes, Yes. Eve. Więc zamknij proszę oczy, Ewe. I count to 5 to 1 just to get you relaxed. Policzę tylko od 5 do 1, żebyś się zrelaksowała. The word Lemuria Oh. and tell me what is the first information you perceive. Połącz się ze słowem Lemuria i powiedz mi, jaka jest pierwsza informacja, którą postrzegasz? Niebieski, świetlisty ślimak. A blue shining snail. W kosmosie, w wszechświecie, galaktyka. In the cosmos, the universe, the galaxy. What is Lemuria? A czym jest Lemuria? Pojawia się odpowiedź tajemnica. I get the answer, a secret. Teraz się pojawia, to jest taki ślimak, który zawiera informacje jak róg obfitości, tylko że zawinięty. Now I see something in the form of like a snail, a shell of a snail, and information is inside. Coś świetlistego związanego z wierzeniami. It's something shining connected with different beliefs. Coś związane z medytacjami, coś podobnego jak medytacje New Age. Coś takiego. Something connected with meditations, with this New Age meditation, something like that. Okay. Why are we not certain today what Lemuria is and whether it really exists? Dlaczego obecnie nie wiemy, czym dokładnie jest Lemuria, ani czy naprawdę istniała? Pojawia się odpowiedź, że wszystko zostało spisane i obarczone etykietą. To jest obarczone etykietą. Brakuje mi tego słowa. Zaraz. I get the answer that Baśni? everything Baśniowego. Czegoś baśniowego. That everything has been written down and labeled as something belonging to a fairy tale. Niektórzy do tego sięgają. Some can access that, some people. Ale to jest jak bajka. But it's like a fairy tale. Like a fairy tale. Okay, so what was the cause of his disappearance? Więc co było przyczyną jej zniknięcia? Ona nie zniknęła, ona jest, to jest, to coś jest w innym wymiarze. It didn't disappear, it still exists only in another dimension. Okay. Can you describe me on the physical plane how Lemuria disappeared? A czy mogłabyś opisać mi w odniesieniu do planu fizycznego, w jaki sposób Lemuria zniknęła?
Tak jakby gęstość wszechświatu się zmieniła? Coś takiego. It's as if the density of different universes has changed. To się rozpuściło. And it just dissolved itself. Ale są też jakieś istoty się pojawiają. Tak jakby te istoty przestały się związane z tą Lemurią, przestały się komunikować ze światem fizycznym Ziemi i tak jakby odlecieli. Tak but now also some beings appeared. It's as if those beings which were connected with Lemuria stopped communicating with each other and flew away, something like that. What time do you understand this question? What is the time that you can date back to Lemuria? Do jakiego czasu odnosi się to, co otrzymujesz na te informacje na temat Lemurii? 8000 lat pojawiło się. I get the number 8000 years back ago. Jeszcze wtedy, tak jakby te istoty się teraz pojawiły i one mogły komunikować się, było bardziej widoczne. Those beings appeared and they could communicate. They were more visible. Okay, so observing from above the planet Earth, compared to the physical plane. Could you tell me the exact position of Lemuria, yes? Whether it's in the planet Earth or in another planet, galaxy, etc. Więc teraz spójrz z góry na naszą planetę, na Ziemię, na planie fizycznym. I czy mogłabyś podać mi dokładne położenie Lemurii? Więc czy znajduje się na Ziemi, na jakiejś innej planecie, w innej galaktyce itd. 5 galaktyk stąd. 5 galaxies away from us. Observe Lemuria and describe it geographically. Teraz przyjrzyj się proszę Lemurii i opisz mi ją geograficznie. Ja ją widzę jako odległą planetę w kształcie tego ślimaka, tego rogu jakby obfitości. I can see it as a planet far away in the shape of that snail shell. Ale 8000 lat temu rzeczywiście komunikacja była większa z Ziemią i tak jakby oni mieli swoją bazę tutaj na Ziemi i to wszystko też miało kształt takiego ślimaka. But those 8000 years ago they had a better communication with Earth and it seems that they had a base of a kind here on Earth also in the shape of that snail shell. I to była Alaska. It was somewhere in Alaska, in this area. Okay. What are its boundaries? A jak wyglądają jej granice? Łagodnie. Energia tego miejsca. Energia tego miejsca jest bardzo taka subtelna. To tak jakby wyspa była taka gąbczasta i łagodnie, bardzo łagodnie falowała woda wokół. Coś takiego widzę. The energy of this place is very subtle. It's as if it was an island made of sponge and the water around it was flowing very gently. Describe me now on the physical plane a Lemurian. A teraz opisz mi proszę na planie fizycznym Lemurian, mieszkańców. Ale tych, którzy są w odległej galaktyce, czy 8000 lat temu, to but those that are in that galaxy far away, or those 8000 years ago? Do you observe difference? A widzisz jakąś różnicę między nimi? Tak. Yes. Okay. Just describe the older one.
To opisz proszę tych starszych. Ich ciała są zhybrydyzowane z ciałami ludzkimi. Oni rodzą dzieci, ale wszystko jest właśnie takie łagodne, jakby gąbczaste. Tak jak rodzi się dziecko, to jest gąbczaste, ono wychodzi. Tak jakoś z gracją. They are, it's like a hybrid with humans. They can reproduce, they give birth to children, but the children are like spongy. Everything's very spongy in them. Ciała mają bardzo smukłe, rysy wydłużone, takie delikatne, ale takie przystojne, można powiedzieć. A na górze jest taki róg też, obfitości, taki ślimaczek. Their bodies are very slender, their faces are long, delicate, handsome, and they also have like a little horn, like in the shape of a snail shell on their heads. To jest ich dodatkowy zmysł. Oni się echolokacją komunikują przez ten róg właśnie. It's like their other sense, it's like echolocation, and they communicate through that thing on the head. Klatka piersiowa taka większa jest trochę. Oni są tacy wyprostowani, bardzo otwarci. Their chest is a little bigger than ours, and they are always straight, like that. Oczy mają błyszczące. Their eyes are shining. Źrenica jest podłużna. Tak, w ten sposób. And the pupil is horizontal. Ale czasami tęczówka nabiera koloru i się tak kręci. But sometimes the iris of the eye like gets colorful and starts turning around. Wszystko jest dosyć łagodne, takie. And everything is gentle, so to say, in them. Okay, now describe the younger Lemurian. Yes. To teraz opisz proszę tych młodszych Lemurian. Dzieci są bardzo zajęte aktywnością manualną, uczą się strzelectwa, rzeźby, wykonywania strzał, łuków. The Lemurian kids are like learn many things connected with manual activities. So they learn how to shoot by a bow, they learn how to do sculptures, how to create arrows. Budowanie łodzi. One się bardzo szybko uczą. A takie rzeczy ich interesują, żeby się uczyć. How to build a boat and they learn really fast, so to say. Pływają. They are swimming. Łowią ryby, nurkując. They catch fishes. They dive in the water and catch fishes. Są takie lotne i coś czytają też. And they also read something. Rysy mają dziecięce, bardzo dziecięce. Widzę bardzo takiego sprawnego 6-8-latka, ale rysy ma jak 3-latek. And their faces are childlike. I can see a 7-8-year-old, which is like has a really good posture physically, but their face resembles the face of a 3-year-old child. Takie pulchne policzki i bystre oczka. Chubby cheeks and those very attentive eyes. And what are the physical differences compared to a common inhabitant of the Earth of 2020? Teraz podaj mi różnice fizyczne między mieszkańcami Lemurii a mieszkańcami Ziemi z roku 2020. No nie mają tego dodatkowego członu, którym tutaj. W sensie Ziemianie my? Tak, my nie mamy, tak. We, the inhabitants of Earth, don't have that thing on our heads, this snail-like thing. Inną mamy źrenicę okrągłą, a oni mają podłużną. So that pupil there is horizontal, ours is circular.
A oprócz tego, tak jakbyśmy byli. Jest bardzo ciekawe. Tak jakby nasza ewolucja na chwilę obecną jest podobna. Mamy wydłużone rysy, otwarte klatki piersiowe, rozbudowane bardziej niż kiedyś. But apart from that, it's really interesting because our own evolution as inhabitants of Earth is very similar to their own. So, for example, our chests are more open right now, like more developed, our faces also are kind of longer. I jesteśmy coraz wyżsi, tak jakby tożsami z tamtą budową ciała. And we are also taller and taller, and that's also connected with this type of a body. Tylko oni mieli tutaj błonę, dotąd błonę. And they had membranes here in their hands, we don't have. Now compare a Lemurian's DNA to a common inhabitant of the planet Earth in 2020 relative to the physical plane. To teraz porównaj proszę na planie fizycznym DNA Lemurian z DNA przeciętnego mieszkańca naszej planety Ziemi w roku 2020. Trzy nici więcej oni mają. They have like three strands more in their DNA. Tak jakby mieli częściowo coś z ryby. It says if they had something connected with fish in their DNA. Umiejętność pływania, nurkowania, umiejętność wstrzymywania oddechu. This ability to swim, to dive in water, to hold breath underwater. To jest w tych niciach i komunikacji, tej echolokacji, umiejętność. It's and also this ability to echolocate through that thing under heads. It's in those three strands. Now observe the etheric dimension on the etheric dimension, the Lemurian DNA. To teraz zobacz DNA Lemurian na planie eterycznym. Ich czyste DNA to jest 70%. Their own DNA, their pure DNA is 70%. Przez setki tysiące lat pozyskali odpowiednie właściwości, żeby móc się przemieszczać i asymilować ze środowiskiem. I tam jest właśnie 8 do 10% z delfina albo z ryby. Tak Throughout the wygląda. thousands of years, they got these abilities to move, to transport. And I can also see that in their DNA, it's like 8-10% of the DNA of a dolphin. Będąc tu na Ziemi, pozyskali do 30% DNA ludzkiego. And when they were here on Earth, they absorbed, they got 30% of a human DNA. Do rozmnażania. To reproduce. And now compare the DNA to the etheric dimension, now with one of our days. To teraz porównaj proszę to eteryczne DNA Lemurian z eterycznym DNA mieszkańców Ziemi, teraz, w tym momencie. Ona jest większa, kręci się i jest takie okrągłe. I to jest taki symbol możliwości, jeszcze większych, tak jakby jeszcze więcej chcieli tych możliwości. It's bigger than ours, it's spinning, and it's like symbol of possibilities, as if they wanted to have more and more possibilities. DNA ludzkie jest bardziej stabilne, spokojne. Human DNA is more stable, like calmer than theirs. I neutralne. And neutral. Tam to jest dynamiczne mocno. Tak jest. There is very dynamic. So, what is the social structure of Lemuria? A jak wygląda struktura społeczna w Lemurii?
rodzinne komórki, tak jak na Ziemi. They are like families, familiar cells, just like here on Earth. Zorientowane na zdobywanie umiejętności. They are focused on gaining new abilities. Dziecko rodzi się, aby być konstruktorem, wynalazcą. A child is born just to be a constructor, an inventor of things. Jest jakaś rada, jakby, która nadzoruje. I to jest taki starzec. Wygląda jak starzec siwy. And there is Nie. Also... Mm-hmm. Nie. On się jakby komunikuje też telepatycznie z nimi. And there is also like this council which governs everything, and I can see this person, this older man with white hair, which communicates with them telepathically. I oni go odbierają jako Boga. Tak ja to widzę, to jest wierzenie takie. And they perceive him as a god. It's like their own faith, their own system of beliefs. Mm-hmm. Okay. Do Lemuria's inhabitants have houses? A czy mieszkańcy Lemurii mają domy? Tak, ale one są elastyczne, gąbczaste i yes. służą do opieki nad malutkimi, bardzo malutkimi dziećmi. Mhm. Yes, but they are elastic, very spongy, and their purpose is to take care of children. I do porodów. Mhm. And also, like, women give birth in these houses. Czy tak można powiedzieć, że to taki poród, ale to tak inaczej wygląda trochę. So to say, to give birth, it looks different than the births we know. How are they made? A w jaki sposób są budowane? Z planety, z energii planety. They are made of the energy of the planet. Konstruktor przykłada ręce i buduje, i to się buduje po prostu. Mhm. Like the constructor puts his hands and it simply built itself. Mhm. Describe now their machine transport. To opisz teraz proszę ich środki transportu. Widzę metalowe statki. I see like those metallic ships. Jak kapsuły. Mhm. Like capsules. Okay. Może podróżować bardzo szybko albo wolniej. Też według intencji albo zaprogramowania urządzenia statku. Mhm. And they can travel really fast or slow. It depends on the intention and the way that that machine is programmed. Mm-hmm. Describe a typical day for a Lemurian inhabitant. To opisz teraz proszę typowy dzień mieszkańca Lemurii. Z tego centrum, gdzie jest ten starzec, dowodzący, ten władca, wychodzi takie zielone światło, które dotyka tych istot. I to jest początek dnia, po prostu. A green light like gets out from that center where this old man is, and it touches every member, every inhabitant of Lemuria, and that's the beginning of the day. I to wygląda tak, jakby się budzili. Widzę jakichś takich kochanków, którzy rozumieją ten sygnał jako czas na bliskość. I oni się tak upajają jakby swoją obecnością. Ci kochankowie, tak to wygląda trochę. Mm-hmm. And they wake up, so to say. I can see a couple of lovers which like receive this signal and they understand it as like a signal to become intimate, so they start enjoying the time together. Tak jakby karmią się tą miłością i później
jakby dotykają swojego potomstwa i to potomstwo dostaje też taki z tej miłości sygnał, że teraz idą się bawić, uczyć czegoś nowego. Coś takiego. They nurture themselves with that love. Then they touch their kids, and through the kids get the signal that it's the time to go out, to play, to learn new things. Oni cały czas tworzą te domy. Też widzę. And I can see that they keep on creating, building new houses. Which animal and plant species are present in Lemuria? A jakie gatunki roślin i zwierząt występują w Lemurii? Pojawia się informacja, że tylko te, które można zasymilować do ich ciał. I get the information that only those that can be assimilated to their bodies. Rośliny, w sensie. I'm talking about plants right now. Są zwierzęta, ale wyglądają jak kijanki małe i służą do zabawy dla dzieci. They're animals, but they're looking like tadpoles, like those little frogs, and kids just play with them. Czasami te kijanki mają nóżki. And sometimes these tadpoles also have legs. Widzę jakiegoś gada, który się pojawia, ale tak jakby odbił się od tej energii. Albo został wydalony stamtąd. Coś takiego się pojawia też. I can also see a reptile, but it seems as if it just bounces from that energy, or like they don't allow him to enter. I teraz jest informacja, że oni są chronieni przez tego starca. And now I get the information that they are protected by that old man. I to on zawiaduje, kiedy i gdzie oni się przemieszczą. Tak jak wtedy, co przemieścili się częściowo na Ziemię i mieli tutaj swoją wyspę. And that man informs others how and when and where they are going to travel, just like that time when they traveled here on Earth. Are there on the physical plane demonstration of biological or inorganic nature that testify the existence of Lemuria? A czy na planie fizycznym występują jakieś biologiczne albo nieorganiczne dowody potwierdzające istnienie Lemurii? Tak, w skałach. Yes, in the rocks. Każdy geologiczny odcisk takiego ślimaka. It's every geological print of a snail, of a shell of a snail. Odcisk przekazuje informację. Tak to widzę. Each print transmits that information. To jest informacja taka, jakby odcisk, pieczęć, że tu byliśmy. And this information is like a seal, like a stamp saying we were there. Istnieje jakieś połączenie między tą planetą daleko, a między takimi odciskami, ale ono nie jest aktywowane na tą chwilę. And there is a connection between their planet far away and each of these prints, but it's not activated right now, it's not active. Are there on the physical plane on Earth traces of their civilization? A czy na planie fizycznym istnieją jakieś ślady tej cywilizacji? Tak. Każda skała, na której jest odciśnięty ten znak. Yes, every rock with this print. Ma delikatnie zmienioną budowę pierwiastków. The structure, the elements built in that rock is slightly changed. I to jest odbierane przez badaczy w ten sposób, że rozłożyło się zwierzątko i dlatego zmieniona jest wokół struktura pierwiastkowa.
tej skały. And the scientists understand it that way, that when like an animal died, it got decomposed, and that's how this structure of elements was changed around this imprint. Tak samo jest delikatnie zmieniona gęstość tej skały wokół. Mhm. And also the density of that rock around that symbol is also slightly changed. Ale to wszystko jest tłumaczone naukowo, jakoś, w jakiś sposób. But the scientists can explain that somehow scientifically, in their own way. And where are they? A gdzie one się znajdują? Są porozrzucane. They are scattered everywhere. Okay. So, now, in 2020, on the physical plane, are there descendants of Lemuria civilizations? A czy obecnie w roku 2020 na planie fizycznym żyją potomkowie cywilizacji Lemurian? Nie. No. No. And do you observe the descendants of Lemurian civilization in relation to the etheric plane? A czy widzisz potomków cywilizacji z Lemurii na planie eterycznym? Tak. Yes. Mm-hmm. Now, find truthfulness or truthful elements with respect to the following theories I'm telling to you right now. Answer only with yes or not. To teraz taka informacja dla Ciebie. Podamy Ci pewne teorie i prosimy, żebyś zweryfikowała, czy są one prawdziwe lub które ich elementy są prawdziwe. I na początku tylko odpowiedz tak albo nie. So, first theory. The lemurs are a species of endemic prosimian primates living only in Madagascar. While the families of extinct lemurs from Pakistan to Malaysia are absent in Africa and in the Middle East. Sclater proposed that Madagascar and India were once part of the larger continent called Lemuria by the name of the lemurs. The name Lemuria, coined in 1864 by zoologist Philip Sclater in the article The Mammals of Madagascar, published in the Quarterly Journal of Science. Yes or not? No. Więc teoria numer jeden. Lemury są gatunkiem endemicznych małpiatek, które mieszkają tylko na Madagaskarze. A wymarłe lemury z terenów ciągnących się od Pakistanu aż do Malezji nie występują w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Sclater wysnuł teorię mówiącą, że Madagaskar i Indie były kiedyś częścią większego kontynentu zwanego Lemurią, którego nazwa pochodzi właśnie od słowa lemur. I nazwa Lemuria została stworzona w 1864 roku przez zoologa Filipa Sclatera, który użył jej w artykule Ssaki z Madagaskaru opublikowanym w The Quarterly Journal of Science. Tak czy nie? Nie. No. Second theory. A famous newspaper reported the following news. On the island of Mauritius in the Indian Ocean, an ancient piece of the Earth's crust was found, covered with lava and zircon crystals, 3 billion years old. But this volcanic island is not older than 9 million years. Moreover, these zirconia crystals can only form on continents. Yes or no? Teoria numer dwa. Znany magazyn opublikował poniższe informacje. Na Mauritiusie, wyspie leżącej na Oceanie Indyjskim, znaleziono fragment starożytnej skorupy ziemskiej pokrytej lawą i kryształkami cyrkonu, pochodzącej sprzed 3 miliardów lat. Problemem w tym, że ta wulkaniczna wyspa ma nie więcej niż 9 milionów lat. A ponadto kryształki cyrkonu mogą powstawać tylko na kontynentach. Tak czy nie? Nie. No. Helena Blavatsky declared that the existence of this continent inhabited by a race of spiritually pure hermaphrodites had been revealed to her by the Mahatmans,
that they would allow her to view a pre-Atlantideo text of the Jan's book. Yes or no? Helena Bławacka twierdziła, że istnienie tego kontynentu, zamieszkiwanego przez rasę czystych duchowo hermafrodytów, zostało jej ujawnione przez Mahatmasa, który pozwolił jej przyjrzeć się tekstowi z księgi Dzean, pochodzącej z czasów przedatlantyckich. Tak czy nie? Tak. Yes. Rudolf Steiner says that Lemurians had a soft and particularly moldable body. Which means that they could modify their body. They had not developed memory, and for this reason, they didn't even have a language. Yes or no? Rudolf Steiner uważał, że ciało Lemurian było miękkie i niezwykle plastyczne, dzięki czemu mogli je przekształcać i modyfikować. Ponadto Lemurianie nie mieli wykształconej pamięci, przez co nawet nie posiadali własnego języka. Tak czy nie? Wszystko tak, tylko że posiadali swój język. Nie wiem, jak to yes, jest. But they had their own language. Apart from that, mm-hmm. Yes. Okay. Rudolf Steiner also asserted that the Lemuric era ended because of a great volcanic catastrophe, but that a group of humans was saved from the catastrophe. Yes or no? Rudolf Steiner twierdził, że era Lemurian dobiegła końca przez pewną katastrofę wulkaniczną, jednak pewna grupa tych ludzi ocalała. Tak czy nie? Tak. Yes. Great. Now disconnect from everything and everyone, Ewe. To teraz, Ewe, rozłącz się proszę od wszystkiego i od wszystkich. Disconnect. Rozłącz się. I count 1, 2, 3. Policzę od 1 do 3. As I count, your body is waking up. A gdy będę liczyć, twoje ciało się będzie budzić. And you feel your body getting stronger and stronger. I czujesz, że twoje ciało staje się coraz silniejsze. You feel very good. Czujesz się bardzo dobrze. You feel your body light. I czujesz, że ciało jest lekkie. And you feel very well. Czujesz się bardzo dobrze. Two. Dwa. Now you feel a very wonderful sensation of wellness inside. Teraz odczuwasz takie wspaniałe uczucie świetnego samopoczucia wewnątrz ciała. You are happy. Jesteś szczęśliwa. You feel the wonderful of your existence. I odczuwasz ten cud swojego własnego istnienia. And feel great. I to jest cudowne. And three. I trzy. Open your eyes. Otwórz oczy. How are you, Ewelina? Hey, sorry. Jak się masz, Ewa? Bardzo dobrze. Super. Very good. Bardzo, great. Bardzo. What is bardzo? Very. Very is bardzo. Bardzo, bardzo. I listened to this word in every moment. Bardzo, 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 but I didn't know the meaning. Ale cały czas słyszał to słowo bardzo, 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 ale nie wiedział, co znaczy. Okay, so... Nadużywałam go. Nie, ja chyba go nadużywałam. Okay, so thank you very much, Ewe. Thank you very much thank to you, much. Ewelina. I just got the recording. Stay there. Bye. Cześć. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer video de disclosure en español y polaco. Bardzo was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más videos en futuro como estos videos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar
de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Pues zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście zgodna, bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos no sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości. Istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información
por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre, o casi siempre, alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede, de todas formas, modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o de hasta de millares de sesiones.
I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vas a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en exacto en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę, zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Calo. Dziękujemy. Ciao. Ciao.